Cześć! Dzisiaj chciałbym Ci pokazać Blender Launcher, czyli takie jedno miejsce, w którym możemy zarządzać całym naszym blenderem. Niedawno pojawiła się nowa wersja Blendera oznaczona numerkiem 3.5 i sporo osób pytało się, jak mogą zaktualizować swoją wersję Blendera do najnowszej 3.5. A nie każdemu się chce robić to ręcznie i nie każdy ma tylko jedną wersję Blendera. Ja na przykład mam z 5 albo 6 różnych wersji Blendera i muszę się przełączać między nimi w zależności od tego, co aktualnie robię. I właśnie tutaj wchodzi Blender Launcher. Gdy przejdziemy na stronę Launchera, którą oczywiście umieszczam w opisie, mamy takie proste podsumowanie tego, co on robi i do czego on może służyć, ale sama nazwa myślę, że wiele już tłumaczy. On jest oczywiście całkowicie za darmo, więc w sumie jedyne, co tutaj musimy zrobić, to wybrać nasz system operacyjny i kliknąć pobierz. No i pobierze nam się coś takiego i to jest wszystko, co musimy zrobić, żeby mieć tego launchera u siebie na komputerze. Nawet nie trzeba go instalować, wystarczy, że kliknę na niego dwa razy i on już będzie działał. Tylko na początku dostajemy informację, że w sumie to powinniśmy wybrać folder, do którego będziemy zapisywać wszystkie nasze wersje Blendera. Stworzyłem sobie nowy folder o nazwie Blender Launcher i w nim będziemy trzymać wszystkie nasze blendery. Tylko, tak jak widzisz, teraz nie mamy tutaj nic. A to dlatego, że nie pobraliśmy jeszcze żadnej wersji Blendera. Z lewej strony mamy pasek mówiący, czy patrzymy teraz na wersje stabilne Blendera, czy na takie codzienne nowe wersje, czy na wersje eksperymentalne. W żadnej z nich nie ma jeszcze nic, dlatego że nie mamy nic pobranego. Ale u góry możemy przejść do zakładki Downloads i to jest właśnie miejsce, w którym możemy pobierać dowolną wersję Blendera, jaka nas interesuje. Widać, że najnowsza jest 3.5, więc ja sobie kliknę Download, żeby to się pobrało. I teraz Blender po prostu automatycznie zostanie pobrany i zainstalowany na moim komputerze. Przez ten czas mogę sobie przejrzeć inne wersje Blendera i tak jak widzisz, jest ich cała masa. Historia sięga aż do wersji 2.79, czyli to było bardzo, bardzo dawno temu. Tak jak widać tutaj, to jest 2017 rok, czyli dosyć dawno. No i nasza wersja została pobrana. Zniknęła stąd i teraz, gdy przejdziemy sobie do biblioteki, to będzie nasza wersja 3.5. Żeby ją uruchomić, wystarczy, że kliknę Launch. No i odpalił nam się Blender, tak jakbyśmy się tego spodziewali. Ale nie to jest w tym najfajniejsze. Najfajniejsze jest to, że możemy mieć kilka wersji Blendera jednocześnie, i przełączać się między nimi. Jeżeli masz jedną wersję Blendera na swoim komputerze, to pewnie wiele Ci to nie pomoże, ale ja, tak jak mówiłem, przełączam się między różnymi wersjami. Więc skoro możemy sobie pobrać dowolną wersję Blendera, to przelecę sobie na sam dół i tak jak wcześniej wspominałem, pobiorę 2.79. Zobaczysz, że bardzo szybko możemy przełączać się między różnymi wersjami Blendera i przy okazji zobaczysz, jak wyglądał w tych zamierzchłych czasach interfejs Blendera. Tylko się nie przeraź. No i Blender się pobrał, mamy w naszej bibliotece wersję 2.79. Klikam na nią. I proszę bardzo, mamy dostęp do Blendera z 2017 roku. Jak ja zaczynałem, to dokładnie tego interfejsu się używało, więc teraz jestem mega zadowolony, że już to troszkę poprawili, bo wtedy to wyglądało masakrycznie źle. Powiększyłem trochę interfejs, żeby bardziej można było się zorientować, na co my teraz patrzymy, ale no, to nie jest najlepszy interfejs, jaki kiedykolwiek w Blenderze istniał. Dodatkowo fajną rzeczą jest to, że mogę sobie ustawić, który Blender będzie domyślnie odpalał moje pliki blenderowe. Czyli mam tutaj sobie plik z poprzedniego poradnika, kliknę na niego dwa razy i zobaczymy, który Blender się uruchomi. Uruchomiła się wersja 3.4, z prawej na dole tutaj jest napisane, która to jest wersja. Uruchomiła się ta wersja, bo mam ją domyślnie zainstalowaną na komputerze, bez tego launchera. Ale jeżeli teraz kliknę sobie prawym przyciskiem myszy tutaj na wersję 3.5 i wybiorę Register Extension, to w sumie nic się nie stało, ale jeżeli teraz kliknę na ten plik dwa razy, to Blender odpali się w wersji 3.5. Ponownie powiększyłem interfejs, żeby było widać. Tutaj jest wersja 3.5. Ten program według mnie ma jeszcze dwie fajne rzeczy. Po pierwsze, możemy sobie zrobić taki szybki skrót do dowolnej wersji Blendera. Czyli mogę kliknąć sobie prawym przyciskiem myszy tutaj i wybrać Add to Quick Launch. I znowu, nie dostaliśmy żadnego komunikatu, że cokolwiek się stało, ale jeżeli teraz wejdę sobie w mój pasek tutaj na dole i wejdę we wszystkie programy, teraz prawy przycisk myszy na Blender Launcher i kliknę po prostu napis Blender. I pyk, uruchomił nam się Blender, którego zaznaczyliśmy. Czyli nie musimy już nawet sobie odpalać launchera, wystarczy, że klikniemy na niego prawym przyciskiem myszy i wybierzemy włącz Blendera. I Blender się włączy, znaczy ten, który sobie wybraliśmy, żeby się włączył. I jeszcze jedna ciekawa sprawa. Może ona nie będzie dotyczyć wszystkich, ale ja bardzo często z tego korzystam. Mogę sobie kliknąć prawym przyciskiem myszy na dowolną wersję i tutaj Show Release Notes. Dzięki temu odpali nam się strona wiki Blendera, która nam powie, co w danej wersji się zmieniło. Czyli możemy sobie cofnąć się do dowolnej wersji Blendera i zobaczyć, co konkretnie wtedy się zmieniło. Dla mnie to jest mega przydatne, bo ciągle dostaję różne dziwne pytania i dobrze jest wiedzieć, kiedy dany feature wszedł do Blendera. Więc tobie może się jakoś to specjalnie nie przydać, ale dla mnie to jest naprawdę super, super feature. I to w sumie tyle, co potrafi ten program. Niby nic dużego, ale jednak bardzo poprawia jakość pracy, bo dostaję komunikaty, kiedy wychodzi nowa wersja
wersja Blendera, nie muszę mieć włączonego Steama, bo nie lubię mieć włączonego Steama cały czas i dodatkowo nie muszę się przeklikiwać przez moje foldery z zainstalowanymi wersjami, tylko w jednym miejscu mam wylistowane wszystkie wersje, jakie mam zainstalowane na komputerze. Dla mnie naprawdę super sprawa. No i mam nadzieję, że dla Ciebie również.